Witajcie ciekawscy. Kojarzycie True Beauty is Internal? Na pewno, prosiliście odcinek o niej już tyle razy. A pod tą nazwą kryje się Adrianna Kępka. Choć o karierze youtubera marzyła wiele lat, długo z tym zwlekała. Co ją blokowało? Czy wiedzieliście, że początkowo chciała nagrywać w języku rosyjskim? Czym zasłynęła? I czy nazwa jej kanału odnosi się do czegoś ważnego? Dziś dziewczyna ma mnóstwo widzów, swój sklep, a nawet zagrała w filmie. Jednak aby dowiedzieć się o niej tego wszystkiego, zostańcie z nami do końca. Ale zanim przejdziemy do sedna, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i włączyć subskrypcji naszego kanału. Zacznijmy od początku. Adrianna przyszła na świat 29 lipca 1995 roku, więc tego lata skończy 25 lat. Dziś oglądając jej filmy pewnie nikomu nie przyjdzie na myśl, że ta wygadana dziewczyna, która porusza wiele przeróżnych tematów i robi to w atrakcyjny sposób, miała wielkie opory, aby usiąść przed kamerą. Obecnie jej kanał na YouTube pod nazwą True Beauty is Internal subskrybuje ponad 1 000 000 osób, a materiały wideo mają w sumie ponad 200 milionów wyświetleń. Świetnie również rozwija się jej Instagram z liczbą ponad 500 000 obserwatorów. I chociaż życie youtubera wydaje się łatwe i kolorowe, to żeby coś mieć, nieraz trzeba się długo starać. I tak było w przypadku Ady. Za co pokochali ją widzowie? Cóż, Adrianna to przede wszystkim dziewczyna, która nie ma oporów, aby zmyć makijaż przed kamerami i na przykład pomalować się produktami spożywczymi. Potrafi też pokazywać się, gdy jest chora lub w nie najlepszej kondycji. Na True Beauty is Internal znajdują się treści przede wszystkim na temat mody, urody oraz stylu życia, a to wszystko opatrzone jest wielką charyzmą youtuberki i sporą dawką śmiechu. Dziewczyna m.in. przeprowadza eksperymenty kosmetyczne, testuje produkty, wypowiada się na rozmaite tematy, prezentując swoje zdanie, bądź przedstawia różne typy ludzi przez pryzmat krzywego zwierciadła. Ale jak to wszystko się zaczęło i skąd pomysł na youtubową karierę? Czy ktoś pomógł Adriannie w promocji? Jak wyznała youtuberka, od zawsze marzyła, aby działać na platformie, ponieważ wydawało się jej, że to najlepsza rzecz na świecie. Strona ta była jej bliska również z tego powodu, że gdy wszystko inne w życiu było złe, tam zawsze znajdowała coś, co poprawiało jej humor. Jednak bardzo długo, najzwyczajniej w świecie, brakowało jej śmiałości, aby samej zacząć nagrywać i wrzucać coś do sieci. A gdy już zebrała się na odwagę i obejrzała to, co stworzyła, wycofała się z pokazania tego światu, uważając, że w ogóle się do tego nie nadaje. W dodatku, jak wspominała, blokowały ją głównie fundusze, ponieważ jako nastolatkę nie było jej stać na dobry sprzęt i tym podobne. A wiedzieliście, że zanim wystartowała ze swoim kanałem, próbowała innej drogi do sławy? Prowadziła m.in. bloga o naturalnej pielęgnacji i jak zauważyła, pomimo że się tam nie pokazywała, całkiem dobrze strona funkcjonowała. Ale dla niej to wciąż nie było to. Jednak na długi czas pogrzebała marzenie o pracy youtuberki. Być może musiała do tego dorosnąć, bo w końcu spróbowała jeszcze raz. Jednak zanim to się stało, zdążyła skończyć szkołę i wybrać się na studia związane z filologią rosyjską. Dziś stwierdziła, że był to kierunek, którego nienawidziła, w dodatku rysowała się przed nią równie nieciekawa praca. Ale właśnie wtedy, gdy siedziała na sali wykładowej, myśląc, że nic ciekawszego się w jej życiu nie zdarzy, postanowiła zadziałać. Adrianna wspomniała, że dorabiając jako hostessa, aniołek w galerii handlowej, zarobiła na używany sprzęt, który pozwolił jej na tworzenie dobrej jakości materiałów. W jej możliwości wierzył też chłopak Patryk, z którym dziewczyna jest aż od czasów gimnazjalnych. Ale jakoś pomimo dużego wsparcia nadal wstydziła się pokazywać i nie chciała, aby widzieli ją znajomi, więc wpadła na pomysł, że będzie nagrywać w języku rosyjskim. Wyobrażacie to sobie, ciekawscy? Ostatecznie jednak, ku uciesze polskich fanów, zrezygnowała z tej idei. I tak początkiem kwietnia 2016 roku, po wielu rozterkach, wreszcie zaistniała jako True Beauty is Internal. Jednak kanał przez wiele miesięcy raczkował i ciężko było Adriannie zdobyć skromne 100 subskrypcji, chociaż regularnie wrzucała filmy. W jednej z rozmów wspomniała, że życie na studiach było beznadziejne, a początki internetowej przygody niezwykle trudne. Mieszkając w akademiku, nie miała możliwości tworzenia materiału, wracała więc na weekend do rodzinnego domu, nagrywając filmy na zaś, aby mieć co opublikować w ciągu tygodnia. I wiecie, co jest najciekawsze? Że film, od którego tak naprawdę zaczęła się jej popularność, czyli Żenady Mody, to materiał, który pojawił się na jej kanale z braku pomysłu na odcinek. Ale okazało się, że to jest to i film spodobał się ludziom. Licznik kanału zaczął wzrastać, zdobywając tysiące wyświetleń i subskrypcji. Nazwę kanału można przetłumaczyć jako prawdziwe piękno kryje się wewnątrz. I wydaje się, że to przesłanie nawiązuje m.in. do przeszłości Adrianny i jej dzieciństwa. We wspomnieniach dziewczyny czasy szkolne były dla niej trudne. Jako dziewczynka znalazła się w klasie pełnej bogatych, faworyzowanych przez nauczycieli dzieci, które uważały ją za gorszą i nie akceptowały jej. W dodatku, w późniejszych latach życia zmagała się z zaburzeniami odżywiania i do dziś w tej kwestii nad sobą pracuje. Obecnie Adrianna uważa jednak, że warto było stracić czas na studiach, aby móc odnaleźć siebie, ponieważ nareszcie robi coś, co lubi. Od pierwszego filmu na jej kanale minie niedługo 4 lata. Kępka stworzyła swój kawałek świata. Założyła też swój sklep z odzieżą i gadżetami, a nawet zagrała w filmie, który miał premierę jesienią 2019 roku. Widzieliście już zapewne Jestem M. Misfit? Kojarzycie ją z roli w nim? Co więcej, jej chłopak, prawie 27-letni dziś Patryk, z którym, jak już mówiliśmy, jest
prawie 10 lat, również zaczął przygodę youtubera, a w kilku odcinkach można zobaczyć ich razem. Jednak to dla niego zajęcie raczej poboczne, dla zabawy, ponieważ na co dzień prowadzi swoją firmę, w której Adrianna też się udziela. W wolnym czasie natomiast dziewczyna uwielbia czytać książki i oglądać seriale. Radość sprawia jej pomaganie innym i bardzo często zachęca swoich fanów do różnych zbiórek. Powiedzcie ciekawcy, lubicie oglądać filmy na kanale True Beauty is Internal? Co myślicie o Adriannie Kępce? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału oraz łapce w górę. A jeśli podobał się Wam ten odcinek, podajcie go dalej. Do usłyszenia!